wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Konopacka-Rogowska i razem z Janną Chmarzyńską-Golińską witamy Państwa w siedzibie Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Oddziału, który bardzo prężnie się rozwija i z roku na rok poszerza o nowych członków i kandydatów. Aktualnie zrzeszamy 160 osób. Wykład otwarty naszego oddziału poprowadzi Joanna Chmarzyńska-Golińska, certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna, psychoterapeutka szkoleniowa oraz superwizorka PTPP z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu terapii długoterminowych. Zapraszamy Państwa do wysłuchania tego wykładu. Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie, wszystkich. Dziękuję za tak liczne przybycie. Więc zacznę. W życiorysach dziecinne lata są górami, w których rzeka życia bierze swój początek, rozpęd i kierunek. Tytułem wykładu jest cytat Janusza Korczaka. Ale na początek przytoczę również cytat Karla Gustawa Junga ze wstępu do jego psychologii. I teraz cytuję. Traktuję moje koncepcje jako propozycje oraz próby sformułowania nowej psychologii opartej na naukach przyrodniczych i na bezpośrednim doświadczeniu z ludźmi. Taką uwagę odczytuję jako typową dla Junga, który nie tworzył dogmatów, zachętę dla czytelnika do sprawdzania tychże propozycji i prób sformułowań. Przywołuję otwartość i pokorę Junga, bo wydaje mi się ona kluczowa w rozważaniach nad ludzką psychiką, szczególnie w kontekście oddziaływań na traumy. Bo w tej materii redukcjonizm do jakiejkolwiek teorii nie wydaje się ani możliwy, ani właściwy. Psychologicznej złożoności człowieka nie można ograniczać do jednego pola konceptualnego. Człowiek zmaga się z cierpieniem unikalnym. Adaptacja bywa zaskakująca i twórcza. Mózg jest plastyczny, a jego potencjał jest wciąż badany i pomimo, że badania naukowe wnoszą nową, fascynującą wiedzę, to wciąż wiele nie wiemy. Dziś będę próbowała łączyć perspektywę psychoanalityczną i neuronaukową, ale nie chcę redukować jednej do drugiej, bo każda ma swoją wartość, inny język i wolę, żeby się uzupełniały. Więc tak postanowiłam, że najpierw trochę neuronauki, myślę, że to będzie około 10 minut. Z jednej strony wydaje się, że jesteśmy w lepszej sytuacji niż Freud czy Jung, którzy nie mieli dostępu do badań, ale z drugiej strony dopiero w dobie możliwego podglądu w układ nerwowy i mózg możemy śledzić, jak bardzo to jest złożone, niejednorodne, i jakich trudności nastręcza próba skorelowania mózgowego substratu z umysłowym. Dla mnie ważne jest, że gdy uwzględniam ten neurobiologiczny korelat w dynamice traumy dziecięcej, to pojawia się więcej współczucia. Wówczas rozumiem, jak wczesne cierpienie głęboko penetruje ciało i umysł, jak zakorzenia się w trwałej potem dysregulacji fizjologicznej i emocjonalnej. No, dziś siłą rzeczy to musiałam bardzo skondensować, coś wybrać, więc jakoś ja się zawężę do tych zagadnień, które mi przyniosły do fotela psychoterapeuty zdolność, jeszcze większą, no wydaje mi się, taką zdolność współczującego towarzyszenia długo, stabilnie i poprzez więź, bo daje to szansę na rozwój nowych połączeń w mózgu, odnawia dostęp do życiowej energii, do relacji i do samoregulacji. Alan Shore uważa, że kluczowe są dwa pierwsze lata życia, gdy mózg praktycznie podwaja swoją objętość. Ponownie w okresie adolescencji, w neurohormonalnym przebudzeniu, następuje intensywna przebudowa mózgu i ciała,
i daje to szansę na naprawę, ale powtórne nałożenie się traumy na ten kolejny wrażliwy czas no będzie skutkować rozwojem dalszych zakłóceń. I tu wybrałam też parę cytatów dla Państwa, takich, no, gdzie jest taka esencja w moim poczuciu tego, co dla nas jest jakoś ważne. To jest cytat teraz z Heller i Lapierre. W okresie niemowlęcym rozpoczyna się proces okrawania, ponieważ rozwój obwodów nerwowych zależy od naszego doświadczenia. Szlaki nerwowe, które są aktywne, pozostają, podczas gdy nieaktywowane i niewłączane do rozwijającej się struktury podlegają eliminacji zgodnie z regułą wykorzystuj to albo utrać. Zatem pozostają jedynie bardziej adaptacyjne konfiguracje synaptyczne. System nerwowy jest kształtowany przez doświadczenie, okrawany bądź wzmacniany w reakcji na bezpieczeństwo i stres. Gdy poziom stresu jest stale wysoki, ścieżki neuronalne łączące układ limbiczny z korą nową są okrawane, podczas gdy inne obiegi, które bardziej przystosowują się do stresujących interakcji, są kształtowane i wzmacniane. Dorośli, których mózg i układ nerwowy wymodelowane zostały w początkowym okresie życia przez stres, nie mają obiegów neuronowych, aby wybrać sobie inny sposób funkcjonowania. I teraz w odniesieniu do tego cytatu słyszymy, że gdy trauma dzieje się w czasie, gdy intensywnie tworzy się struktura mózgu, tak, czyli właśnie mniej więcej do drugiego roku życia oraz w okresie adolescencji, to dochodzi do selekcji neuropołączeń i te nieużywane są okrawane, zaś rozwijają się po prostu te obwody używane. Jeśli opiekun dostarcza bezpiecznej więzi, która trzyma też kortyzol na właściwym poziomie, jeśli koi, jeśli mentalizuje, to dziecko poprzez setki takich sekwencji internalizuje zdolność do nadawania znaczeń swoim stanom oraz buduje zdolność do samoregulacji, która też istnieje jako konkretne szlaki neuronalne. Natomiast fragment wyżej wymienionego cytatu: gdy poziom stresu jest stale wysoki, ścieżki neuronalne łączące układ limbiczny z korą nową są okrawane. Ono oznacza, że jeśli nie było opiekuna, który towarzyszyłby dziecku w trudnych stanach, odzwierciedlał je, oferował stabilną więź, to nie mogły tworzyć się połączenia pomiędzy układem limbicznym, czyli czuciem, a korą mózgową, czyli myśleniem. Wówczas doświadczenie emocjonalne pozostaje na poziomie niemożliwego do tolerowania afektu, któremu nie można nadać znaczenia, ubrać go w słowa, w myśli i słowa, prawda? I Alan Shore też dodaje, że brak wsparcia w dzieciństwie powoduje, że nie ufamy innym na tyle, by zwrócić się do nich o pomoc, później już nawet w budowaniu tej samoregulacji. Wówczas jedynym rozwiązaniem stanowiącym próbę regulacji tych uczuć wyda nam się zdysocjowanie się od tych emocji, sięgnięcie po narkotyki lub samoranienie. To jest cytat z Alana Shore'a. I to jest rzeczywiście poważny problem, gdy takie straumatyzowane dziecko, czy potem dorosły, który z tego dziecka wyrośnie, unika relacji, no bowiem no to relacja powoduje, że w mózgu dziecka pojawia się właśnie no ta energia do powstawania połączeń. Bessel van der Kolk wskazuje, że wczesne schematy przywiązania tworzą wewnętrzne mapy. Te mapy są niejawne, są wyryte w emocjonalnej części mózgu i nie da się ich wymazać po prostu przez zrozumienie, w jaki sposób powstały. Sama świadomość nie wystarcza, by otworzyć się na oparte na zaufaniu związki. I tu można też tak prosto wytłumaczyć, jak ja rozumiem, co on ma na myśli, że no dajmy na to, że ktoś wie, jaki ma styl przywiązania, na przykład unikająco-lękowy, i wie nawet, jakie są przyczyny tego stylu. No i ta świadomość też tego stylu nie zmienia po prostu, o to chodzi. I teraz jeszcze inny taki, no, myślę, że ciekawy cytat właśnie z Heller i Lapierre.
Potrzeba odczuwania regulacji, spokoju jest tak ważna, że gdy jesteśmy w stanie dysregulacji, często za wszelką cenę próbujemy odnaleźć potrzebną nam regulację. Na przykład potrzeba odczuwania regulacji jest tak silna, że ludzie palą, pomimo faktu, że mają świadomość szkodliwego wpływu palenia na zdrowie. Nikotyna redukuje uczucie niepokoju. Osoby w dysregulacji palą, aby poczuć ulgę. Próby rzucania palenia czy zrezygnowania z jakiejkolwiek uzależniającej substancji lub zachowania, czyli narkotyki, na przykład alkohol, wzmożona aktywność seksualna, przejadanie się czy przepracowywanie się, często zawodzą, ponieważ bardzo trudno jest zrezygnować nawet z niezdrowego sposobu samoregulacji, dopóki nie zostanie zastąpiony on lepszą jej formą. Ponadto właśnie neurobiologia wskazuje, że zarówno trauma szokowa, jak i relacyjna upośledza zdolność do regulacji emocjonalnej oraz zaburza funkcje autonomiczne. I tu skupiamy się wokół dwóch gałęzi autonomicznego układu, współczulnej i przywspółczulnej, które okazują się być kluczowe dla regulacji. Tak, współczulna przygotowuje do walki albo ucieczki, a przywspółczulna pomaga nam się zregenerować i odpocząć. I taka płynna naprzemienność działania tych układów jest podstawą regulacji. I tu kolejny cytat, właśnie też z Hilary Lapierre, o tym, jak zazwyczaj wygląda to od wewnątrz w traumie relacyjno-rozwojowej. Teraz cytuję. Częstą metaforą wyjaśniającą walkę, ucieczkę i zamarcie jest porównanie współczulnej gałęzi do pedału gazu, zaś gałęzi przywspółczulnej do pedału hamulca w samochodzie. W traumie gałąź współczulna jest w pełni aktywna. Stopa mocno naciska pedał gazu aż do oporu, aby zmobilizować ogromne ilości energii do walki i ucieczki. W tym samym czasie gałąź przywspółczulna uruchamia hamulec, próbując wyhamować niebezpiecznie wysokie pobudzenie współczulne. Krótko mówiąc, w tej metaforze oba pedały gazu i hamulca są jednocześnie mocno dociskane do podłogi. Rezultatem jest wysokie napięcie w obu gałęziach autonomicznego. Trauma rozwojowa powoduje nieustanną autonomiczną aktywację, która tworzy przewlekłe wzorce prowadzące do fizjologicznych i psychologicznych deficytów rozwojowych. Kiedy doszło do wczesnej traumy i zranień rozwojowych, osoba może utknąć w reakcji obronnej. I tu jeszcze ważne jest, że ludzki problem polega na tym, że wysokie pobudzenie, które przygotowuje do walki ucieczki, jeśli nie zostanie rozładowane, tworzy poczucie zagrożenia. Że dopóki nie zostanie zakończona ta reakcja obronna, to jest ciekawe, że otoczenie będzie odczuwane jako niebezpieczne. I otoczenie jeszcze jest takie bardzo ciekawe dotyczące ludzi zjawisko, że jest wtedy jeszcze oprócz tego, że otoczenie jest odczuwane jako niebezpieczne, ale jeszcze jest takie niejasne uczucie bycia złym człowiekiem z powodu takiego pobudzenia. Ponieważ tak wysokie pobudzenie jest dla dzieci przeciążające, to bronią się one przejściem w stan zamrożenia i tu będziemy mieli dysocjację, oddzielenie się od ciała i uczuć. I jeszcze chwilkę, bo dodatkowo chciałabym jeszcze rozjaśnić te kwestie założeniami teorii poliwagalnej Stefana Porgesa, która wskazuje na jeszcze większą złożoność w ramach autonomicznego układu. I ona uwypukla funkcję działania nerwu błędnego i wyróżnia w tym nerwie błędnym wiązkę grzbietową. To jest taka stara struktura, która w sytuacji zagrożenia inicjuje zamieranie. Oraz drugą wiązkę brzuszną. Ona jest ewolucyjnie młodsza i ona nas tak dysponuje do czucia się bezpiecznie w obliczu dobrej relacji. I teraz jakby w dużym takim uproszczeniu jakby to główne założenie teorii poliwagalnej jest takie, że ludzki mózg ewoluował od dołu do góry i mamy trzy obwody, które biorą udział w reakcji na stres. I najstarszy od gadzi, który w stresie umożliwia reakcję zamarcia. Drugi obwód wspólny dla ssaków, który umożliwia walkę i ucieczkę oraz
również wspólny z ssaką, trzeci obwód związany z brzuszną wiązką wagusa, która potrafi nas demobilizować, czyli wyprowadzić właśnie z walki, ucieczki bądź zamarcia. I teoria Porgesa rzuca światło na traumę, która ma miejsce w trakcie rozwoju układu nerwowego i mózgu. I tu można wrócić na chwilę do tego fragmentu już cytowanego z innego autora, tego fragmentu, podczas gdy inne obiegi, które bardziej przystosowują się do stresujących interakcji, są kształtowane i wzmacniane, tak? I dokładając tutaj teorię poliwagalną, możemy sobie wyobrazić, że gdy bezsilne dziecko wcześniej doświadcza znaczącego niedostrojenia, to najczęściej będzie uruchamiana wiązka grzbietowa, odpowiedzialna za zamieranie. I ona się będzie bardzo wzmacniała, bardzo rozwijała, bo było powiedziane, że obwody się rozwijają te, które są najczęściej używane. Natomiast wiązka brzuszna, odpowiedzialna za ten stan bezpiecznego zaangażowania, za to taką nasze takie współistnienie ufne, radosne w relacji, będzie uruchamiana rzadko. I to się utrwali. Utrwali się po prostu na poziomie takich, a nie innych obwodów. Czyli dzieci po takiej traumie automatycznie już później, czy jako dorośli w sytuacji zagrożenia, zamierają, izolują się i zapadają się. I wtedy już nie widzimy w dziecku tej dużej takiej relacyjności, ciekawości, otwartości, radosnej eksploracji, z którą przyszło przecież na świat. No, im więcej było niedostrojonej opieki, tym bardziej to jakby tak zgasło. I to są podstawy. Ja chciałam zaakcentować, że wczesny charakter traumy, przewlekłość jej trwania w trakcie rozwoju i też to, że to się dzieje w relacji z figurami przywiązania, to się po prostu utrwala na poziomie połączeń neuronalnych albo no, ich jakiegoś niedorozwoju. I teraz to, co jest bardzo ważne, żeby dodać i podkreślić, że rozwój mózgu nie jest ograniczony wyłącznie do okresu dzieciństwa. Psychoterapia pomaga, zasadniczo relacje pomagają. I przeczytam Państwu, co Alan Shore mówi o uzdrawianiu skutków wczesnodziecięcej traumy relacyjnej. I tu zacytuję. Terapia musi być skoncentrowana na afekcie, wytrwała, ucieleśniona i relacyjna. Za regulację emocji, wzorce przywiązania i dysocjujące mechanizmy obronne odpowiada prawa półkula, więc leczenie wymaga terapii dostosowanej do prawego mózgu. Zmiany w prawym mózgu zależą od korygujących doświadczeń emocjonalnych. Relacja pomiędzy terapeutą a pacjentem musi przyczynić się do wznowienia zablokowanych procesów rozwojowych. Pacjent musi czuć, że terapeuta jest mu życzliwy i że zna pacjenta nie tyle głową, ile sercem, od wewnątrz. Intuicja terapeutyczna wychwytuje to, co zawiera się w nieświadomym umyśle i ciele pacjenta i właśnie psychobiologiczna więź przyczynia się do wzrostu. Dzięki temu pacjent staje się zdolny do znoszenia emocji, które wcześniej musiał dysocjować i może wzrastać emocjonalnie. W rezultacie też wzrasta ten stan bezpieczeństwa emocjonalnego. I teraz pozostając w temacie, pójdę do innego języka, bo jak Alan Shore, co też jest bardzo ciekawe, że on jest takim wiodącym badaczem neurobiologii, ale używa właśnie takich słów jak serce, no i on wskazał, że potrzebujemy języka serca, czyli takiego, który porusza. I też Alan Shore wskazuje, że trauma dziecięca zawiera się w pamięci niejawnej i że dociera do niej łatwiej, dociera się do niej łatwiej przez język metafor, opowieści czy snów. Obrazy, muzyka, baśnie poruszają coś w nas. Wszyscy mamy takie doświadczenie. Zresztą Jung powtarzał, że to, czego opisywaniem zajęła się no później, stosunkowo nawet niedawno, psychologia, od zawsze istniało w międzyludzkim przepływie i przekazach,
a ujmowane było w mitach, baśniach czy wierzeniach. Reprezentatywne dla ludzkich faktów uczuciowych odniesienia zawarte w baśniach, mitach czy wierzeniach to archetypy. Więc pozwólcie Państwo, że ja najpierw pójdę do praobrazu, a potem trochę nawet religijnych odniesień, a na koniec trochę baśni. A to na potwierdzenie tego, że psychika i trauma były od dawna zgłębiane i poddawane namysłowi. I też to jest takie bardzo zadziwiające, zachwycające, jak trafnie mity, baśnie i wierzenia uchwyciły większość emocjonalnych faktów i jak odnajdziemy je tam bez trudu i bez znajomości skomplikowanych teorii. To jest podobnie jak z muzyką. Żeby słyszeć zawarte w niej emocjonalne motywy, nie musimy znać nut czy budowy instrumentu. Po prostu wystarczy, że słuchamy i dostrajamy się. Właśnie na początek chciałabym tak może o mądrości praobrazów w kwestii wczesnej opieki. Archetypowy wątek więzi pomiędzy opiekunem i dzieckiem odnajdziemy we wszystkich religiach, mitach i baśniach różnych kultur. Wczesna więź tworzy w dziecku jądro krystalizujące relacyjność i wspólnotowość. I bez przekazywania dzieciom matrycy więzi ludzkość by nie przetrwała. No stąd, jak rozumiem, uświęcenie tego motywu, to znaczy uświęcenie rozumiem jako chronienie. Etymologia słowa matryca pochodzi od słowa matka, od łacińskiego słowa mater, matka. Matka no w istocie jest matrycą, w relacji z którą powstaje pewnego rodzaju kopia zapasowa dla naszych późniejszych relacji ze sobą, z innymi, ze światem. I ten wewnętrzny taki skrypt relacyjny zawiera zapis co do wiarygodności świata, ale też obraz siebie samego, który kształtuje się pod wpływem wczesnej opieki. I teraz pokażemy Państwu taki pierwszy obraz religijny, ale popatrzmy na niego tak po prostu nawet niereligijny. Nie religijny. Na tym załączonym praobrazie widzimy matkę z niemowlęciem, która stoi na kuli ziemskiej i stopami miażdży węża. Ale czy nie widzimy tu wystarczająco dobrej matki? Matki, środowisko, świat, którą opisywał Donald Winnicott. Matkę, która chroni przed niebezpieczeństwami, która podtrzymuje dziecko pewnie i delikatnie zarazem, podtrzymuje stopy, dając dziecku zakotwiczenie i podtrzymuje plecki, dając dziecku oparcie i wsparcie. Oboje z taką łagodną ciekawością i bez lęku patrzą na węża pod matczyną stopą. Jung uważał, że węże i smoki symbolizują instynktowne i popędowe siły, afekty. Pierwotne stany umysłu, jak wiemy, to obszar afektów, silnych, cielesnych pobudzeń, pierwotnych w swojej naturze, jednowymiarowych i polaryzujących się, albo przyjemność, albo dyskomfort. Na początku życia te afekty są nie do pomieszczenia i nie do pomyślenia w niedojrzałym aparacie psychicznym. W fazie symbiotycznej to matka mentalizuje afekty i cielesne pobudzenia dziecka. Te węże są pod stopą matki. Ponadto ja ten obraz tak doświadczam jako taki właśnie pełen zestrojenia, a dziecko potrzebuje dostrojenia. Jeśli matka może zestroić się emocjonalnie i drgać na częstotliwościach dziecka, to odzwierciedla dziecku to, co w nim jest. Tym wzmocnieniem matka nadaje sens uczuciom dziecka. Smutek staje się smutkiem, a radość radością. Zestrojenie się matki ze stanem dziecka jest formą akceptacji tego, co w dziecku jest, a tym samym daniem temu prawa do istnienia. Gdy matka wielokrotnie rozpoznaje stan dziecka, przedstawia go sobie i dziecku zarazem, dostosowuje siebie do potrzeb tego konkretnego dziecka, to nadaje temu dziecku, że tak powiem, charakter osobisty. Dziecko jest wówczas w procesie poznawania siebie i może nanosić odzwierciedlane przez matkę dane o sobie na obraz ja. Winnicott nazywał to personalizacją. Niemowlęta nie posiadają w umyśle tarczy przeciwbodźcowej, która chroni je przed nadmierną stymulacją. Te szaty, te poły sukien, które tak otulają matkę i dziecko, kojarzą mi się z funkcją ochronną matki wobec niedojrzałego umysłu dziecka przed przestymulowaniem. I teraz pokażemy Państwu drugi obraz. Gdy dziecko może doświadczać mentalizowania przez powiedzmy
półtora, dwa lata, to pierwotne afekty dojrzewają i dziecko internalizuje zdolność do znoszenia ich. Świadomość i używanie języka staną się częścią tego panowania. Na obrazie widzimy, że matka pozwala dziecku na ja sam. Pozostaje w odwodzie asekurująca. Dziecko samo próbuje panować nad wężem. Czyli no już tak powoli jakby radzi sobie też ze swoimi pobudzeniami, funkcję jego sierocą. W postawie matki jest wiara w dziecko i robienie mu przestrzeni. Rozpoczyna się proces indywiduacji, autonomii. Czasem trauma rozwojowa polega na tym, że dzieci muszą wybierać pomiędzy przywiązaniem a autentycznością. Miłość do rodziców, pragnienie pozostania kochanym nakazuje powstrzymać autonomię, rozwój siebie odrębnego. Wówczas dziecko nabywa doświadczenia, że nie może być sobą w relacji z innymi. W ogóle jest też tak, że dziecko patrzy, jak matka znosi dany jego stan, potrzebę. Czy weźmiemy tu potrzebę zależności i opieki, czy potrzebę separacji i autonomii. Dziecko odczyta, w obliczu jakich jego potrzeb rozwojowych matka doświadcza dysregulacji. Jednocześnie nie jest w stanie pomyśleć, że wynika to z niepowodzenia matki, czy otoczenia, no tak ogólnie, bo jest wsobne i to własną potrzebę postrzeże jako problem i wycofa się z niej. Powikłania zależeć będą od etapu rozwoju, od którego nastąpi znacząca ilość niedostrojenia czy opuszczenia. Gdy ma to miejsce od początku życia dziecka, który to początek jest podstawą cielesnego self oraz rdzennego self, czyli tożsamości, ma to oczywiście konsekwencje najbardziej dojmujące, bo cała siła życiowa, z którą dziecko przychodzi na świat, już biologiczny imperatyw do życia i więzi, którym dziecko napiera na otoczenie, poszukując kontaktu i opieki, ulega wytłumieniu. Wycofanie dotyczy zupełnie pierwotnych odruchów do istnienia i szukania relacji. Wydaje się, że pełny obraz takiej problematyki doświadczymy w terapii osób schizoidalnych. I to jest to, co nazywamy też zaburzeniem typu pierwotnego. Istnieje duża korelacja pomiędzy tym, w jaki sposób dziecięce potrzeby zależności, kontaktu, dostrojenia, odzwierciedlenia, a potem autonomii były honorowane i no tak adekwatnie po prostu jakby zaopiekowane, a tym, jak później człowiek odnosi, czy dziecko, czy dorosły człowiek odnosi się będzie do tych potrzeb w sobie, prawda? Czy będzie je tłumił, czy będzie uważał, że one są w porządku i miał adekwatne jakoś do swoich potrzeb realizację. Czyli wewnątrz nas, można tak powiedzieć, że naprawdę istnieje coś na kształt wewnętrznego rodzica oraz wewnętrznego dziecka. Donald Kalsz uważa, że los wewnętrznego dziecka i tego, co ono reprezentuje w psychice, od dawna stanowi główne zainteresowanie ludzkiej kultury. Jung twierdził, że motyw dziecka, czy też archetyp dziecka, na przykład w snach, prawda, jak się pojawia, oznacza coś więcej niż tylko konkretne dziecko, że chodzi raczej o cechy, które dziecko reprezentuje. No i dziecko to jest oczywiście potencjał witalności. Dziecko jest jakby no, tą dobrą nowiną, takim nosinkiem tego, co ma nadejść, iskrą życia. Możemy myśleć, że archetyp boskiego dziecka symbolizuje taki fakt, że każde dziecko niesie w sobie potencjał do stania się sobą, a co za tym idzie, poprzez kreację własnego życia, wniesienie do świata nowego życia, nowego porządku, nowej jakości, gdyby tylko mogło stać się sobą. W Ewangelii Gnostyckiej, która nie weszła do kanonu, to jest konkretnie Ewangelia Świętego Tomasza, znajdziemy taki ciekawy zapis. Gdy pozwolicie powstać temu, co jest w was, wtedy to, co macie, uratuje was. Zatem to wewnętrzne boskie dziecko można rozumieć jako coś, co jest obecne na początku nas, jakby rdzeń potencjalnej pełni, która gdy tylko będzie miała szansę powstać, to nas uratuje.
Możliwe, że to miał na myśli Newell Symington, gdy dając wykład w Gdańsku powiedział, tutaj zacytuję, tworzymy wewnątrz siebie to, co już tam jest. Jak więc mogę stworzyć to, co już tam jest? Jeśli już tam jest, to może nie musi być już stwarzane. Ale tak właśnie się dzieje. I tak powiedział Symington. Rozumiem to tak, że terapia skutków traumy rozwojowej polega zatem na wznowieniu rozwoju tego, co było od początku, czyli tej życiowej siły, tego wszystkiego, co symbolizuje ten archetyp dziecka. Do motywu dziecka i narodzin odnosi się również psychoanalityk Claudio Rizet. I zacytuję, archetypiczny obraz narodzin, który niesie ze sobą zarówno energię, jak i pewne problemy, wyraziście i sugestywnie pokazuje, w jaki sposób i z jakimi trudnościami człowiek ustosunkowuje się do faktu narodzin i do doświadczenia odnowy, która w narodzinach ma swoją zapowiedź. I zwrócona jest tutaj uwaga zarówno na narodziny, prawda, czyli tą energię życia, jak i towarzyszące temu siły wrogie. I właśnie dalej Rizet zauważa, że konflikt rozgrywa się tu pomiędzy małym dzieckiem, które ma odnowić formy życia, a już ukonstytuowaną władzą, którą symbolizuje jakiś król albo potężny człowiek, który próbuje zabić dziecko, aby zachować swoje przywileje. Więc walka ma miejsce pomiędzy życiem a odrzuceniem tego życia. W takim sensie, że człowiek może pozostać na życie zamrożony, skostniały jak Herod. Ale skąd takie wrogie, herodowe siły wobec życia? W ogóle takie empatyczne dociekanie przyczyn takiego zamrożonego życia siłą rzeczy staje się też częścią każdej terapii. Errol Shalit zauważa, że rodzice przygotowują dla nowo narodzonego dziecka środowisko pełne ciepła, miłości, opieki. Próbują stworzyć warunki, w których boskie dziecko może przyjść na świat, nie narażając go przedwcześnie na zimno i wymagania, co i tak jest nieuniknione i nadejdzie we właściwym czasie. Jednak kiedy niesprzyjające okoliczności nie pozwolą na stworzenie takiego kochającego mostu do pozamacicznej egzystencji, iskra życia może zgasnąć zbyt szybko. Zatem też mamy tutaj wskazanie ponowne na niedostrojenia otoczenia w trakcie rozwoju. I tylko dodam, że nie mam na myśli winy rodziców. Bardzo bliskie jest mi to, co podkreśla Gabor Mate, że, i tutaj go zacytuję, rodzicielstwo jest tańcem pokoleń. Cokolwiek rzutuje na jedno pokolenie i nie zostanie w pełni rozwiązane, będzie przekazane następnemu. I zauważa dalej, Gabor Mate zauważa, zrozumiawszy, jak historia rodzinna ciągnie się przez całe generacje, uznamy winę za pojęcie nie mające w tym kontekście znaczenia, bowiem chodzi o mimowolne przenoszenie stresu i niepokoju na kolejne pokolenia. Zatem trauma rozwojowa najczęściej ma miejsce w relacji z rodzicem, który obciążony jest własną, nieprzepracowaną traumą. I tu odsyłam do wykładu profesor Katarzyny Szirna na kanale Terapeuci dla Traumy o traumie transgeneracyjnej. Doświadczenie traumy rozwojowej powoduje, że wewnątrz psychiki pojawiają się właśnie takie iście herodowe siły. I psychika zaczyna się samotraumatyzować. Duża siła, bo to jest taki proces, że duża siła, zresztą ja o tym mówiłam w tym neuronaukowym też kontekście, ale mówię to samo, ale innym językiem, psychoanalitycznym. Duża siła, zarówno ta, którą rozumiemy jako siłę do życia, jak i ta obronna agresja, która wyzwala się w reakcji na frustrację, one zostają tak jakby połączone i zwrócone ostrzem do wewnątrz i tworzą te wrogie, herodowe struktury. I teraz wydaje się, że my znamy te wewnętrzne fenomeny z takich naszych ważnych lektur, że tak powiem. Ronald Fairbairn ujął to za pomocą wewnętrznego sabotażysty. John Steiner nazywał to azylami psychicznymi. Symington patologicznym autorytarnym systemem. No czy wreszcie Herbert Rosenfeld, który porównywał taką wewnętrzną strukturę narcystycznych pacjentów do zorganizowanego gangu,
którym wszystkie części mają się wspierać w niedopuszczeniu do życia. To też opisują jungiści. Ja bardzo dużo czerpię z Donalda Kalszeda. On nazywa to wewnętrznym systemem samoochrony i on jeden nie użył do opisania tych struktur słowa patologiczny. Bo uważa, że to jest system, który na jakimś etapie dziecko chroni. Tak? No oczywiście, że potem on jakoś staje się taką kryptą, ale niedopuszczającą do życia, ale na jakimś etapie chroni. I teraz wydaje mi się, że Państwo też macie zapewne takie doświadczenie, ale bywa, że walka pomiędzy tym wewnętrznym dzieckiem a jego antagonistą, no powiedzmy Herodem, uwidacznia się w snach pod postacią różnych perypetii z dzieckiem w głównej roli. I ja oglądałam, czasem też ze zwierzątkiem małym, ale oglądałam z pacjentami właśnie ich sny o takim, na przykład jakimś nagłym takim przypomnieniu sobie, o jakimś zapomnianym dziecku, niekarmionym od dawna, może w piwnicy gdzieś. Albo właśnie takie sny o dziecku urodzonym, ale właśnie okazuje się, że nie ma pokarmu, że nie ma go czym karmić. Czy z tym wręcz o dziecku porzucanym, ale też właśnie odwrotnie, na przykład o radości z powodu ciąży, bądź adopcji, odnalezienia dziecka. No, zasadniczo czujemy, że chodzi o to, aby dziecko, które niesie życie, mogło się pojawić, bo ono symbolizuje powrót do ożywienia. Też wydaje mi się, że raczej wszyscy jednak w obliczu wierzeń czy bajek, jeżeli przy religii, to no nie wiem, czy ktokolwiek kibicował Herodowi. Raczej kibicujemy dzieciątku, żeby ono tam umknęło całe i zdrowe. I w obliczu takiej problematyki stajemy w obliczu szczególnej pomocy w przywróceniu siły życiowej, prawda? Znaczy w obliczu takiej problematyki jako terapeuci stajemy w obliczu szczególnej pomocy w przywróceniu siły życiowej, zdolności do kontaktu ze sobą i z innymi. I teraz właśnie w trzeciej części ja chciałabym powiedzieć jeszcze trochę o takiej ewentualnej, pomocnej w tym procesie funkcji baśni. Dlaczego baśnie na jakimś etapie mogą pomóc straumatyzowanym dzieciom? Bo cierpienie, poszukując odzwierciedlenia, czasem właśnie w baśni, gdzieś po drodze do relacji oczywiście, no, która będzie tutaj kluczowa w leczeniu, tak jak też Alan Shore o tym pisze, w leczeniu takiej traumy rozwojowej. Ale gdzieś po drodze w baśni może zostać odnalezione to nienadane przez opiekuna znaczenie, no, tych różnych stanów, które dziecko ma. Toczące się w baśniach pojedynki pomiędzy siłami dobra i zła mogą stanowić odzwierciedlenie afektów, z którymi obcują dzieci, osoby, które doznały wczesnej traumy. Też strategią właśnie dzieci zalęknionych i osamotnionych jest taka ucieczka w bezpieczne miejsce. I czasem właśnie te baśnie mogą się stać taką kryjówką. I wtedy no, jest szansa, że może się aktywować trochę ta przestrzeń przejściowa, prawda, w której w ogóle w przestrzeni przejściowej, czyli tej, która nie jest ani zewnętrzną, ani wewnętrzną, dziecko się bawi i też uczy się myśleć symbolicznie, odkrywa siebie. No, wiadomo, że u dzieci straumatyzowanych ta przestrzeń przejściowa jest tak jakby zaanektowana, ale tak myślę sobie, że te baśnie czasami mogą trochę ją aktywować i tak trochę jakby może dziecko wznowi zabawę, może przynajmniej fantazję. Ja dziś skorzystam z bajki o muminkach. Tove Jansson stworzyła wiele portretów psychologicznych. Ja też nie wiem, czy ona miała taką świadomość, jak wiele takich posttraumatycznych struktur opisuje. Odkryłam w ogóle tak w życiu, że ludzie dzielą się na tych, co bali się muminków w dzieciństwie i takich, którzy odnajdywali je jako jakoś ważne czy pomocne. Ja osobiście odczuwam w muminkach klimat takich samotnych, bezdroży, traumy dziecięcej, ale też odporności psychicznej i nadziei. Możliwe, że dla tych, którzy i tak samotnie zmagali się z wewnętrzną zawieruchą,
ta pewna doza straszności, która istotnie jest tam zawarta, była czymś już i tak obecnym w wewnętrznym świecie, a wartością tutaj dodaną byli bohaterowie, którzy dzielili się wytrzymałością i niosącymi otuchę przemyśleniami. No i na przykład taki fragment. Stanął plecami do burzy śnieżnej i przestał z nią walczyć. Jestem po prostu wiatrem. Jestem częścią zawiei, pomyślał Muminek, uspokajając się. Strasz mnie, ile tylko chcesz. Teraz poznałem się na tobie. Nie jesteś gorsza niż wszystko inne, jeśli się ciebie pozna. Wszystko, co emocjonujące, musi się zawsze kończyć, kiedy się już tego nie boimy. I to jest z Zimy Muminków. W kontekście traumy dziecięcej przywoływane jest, niezależnie od siebie, przez wiele osób opowiadanie o niewidzialnym dziecku. Ja wybrałam jeden fragment, do którego się odniosę. Po śniadaniu zeszli we trójkę nad rzekę, żeby nauczyć Nini gier. Nini to jest właśnie niewidzialne dziecko, które, bo nie wiem teraz właśnie, czy może powiem tak, że niewidzialna dziewczynka trafia do domu Muminków i mama Muminka ma ją odratować. No i ona jest z takiego, można powiedzieć, dysfunkcyjnego domu. I no, po prostu zniknęła. Jest niewidoczna. Trzecią strategią dzieci takich straumatyzowanych jest znikanie. No i po śniadaniu zeszli we trójkę nad rzekę, żeby nauczyć Nini gier. Ale Nini okazała się zupełnie niemożliwa. Dygała i kłaniała się i mówiła z powagą: oczywiście, ach jak miło, naturalnie. Ale miało się przy tym pewność, że bawi się z grzeczności, a nie dla samej zabawy. No biegnij, biegnij, krzyczała mi, czy nie umiesz skakać? Cienkie nóżki Nini biegały i skakały posłusznie. Potem znów stała nieruchomo, zwiesiwszy ramiona. Czy myślisz, że to się może komuś podobać? Krzyczała mi. Czy nie masz wcale życia w sobie? Chcesz, żebym ciebie stłukła? Raczej nie, powiedziała Nini z pokorą. Ona nie potrafi się bawić, wymamrotał Muminek. Ona nie potrafi się nawet rozzłościć, powiedziała mi. W tym tkwi całe nieszczęście. Słuchaj, mówiła dalej mi, podchodząc bliżej do Nini i patrząc na nią groźnie. Nigdy nie będziesz miała własnej twarzy, dopóki nie nauczysz się bić. Tak, oczywiście, zgodziła się Nini, cofając się ostrożnie. Poprawy jednak nie było. W końcu zaniechali prób uczenia Nini, jak się bawić. Ja odnajduję tutaj kopalnię wiedzy o skutkach traumy dziecięcej. Począwszy od tego, że dziecko doświadczające relacyjnej traumy często znajdzie się w kolejnych sytuacjach, w których może być krzywdzone. To jest trochę tak, że takie dziecko prawie nigdy nie jest w stanie bezpiecznego zaangażowania społecznego, mówiąc tutaj teorią poliwagalną, czyli takiej spontanicznej otwartości, w której byłoby zdolne do radosnego współistnienia. Ono nie ma wpisanych reguł tej gry w obwody nerwowe, no a to bywa powodem niezrozumienia i odrzucenia. Inne dzieci, no zdarza się tak podobnie jak mi, potrafią odreagować ten dyskomfort pojawiający się w kontakcie ze spiętym dzieckiem. Ale oczywiście, i tu cytując Marion Woodman, nic nie zdziałasz, jak wrzaśniesz kwiatu, kwitnij. Również, jeśli weźmiemy pod uwagę losy osoby już dorosłej, to skutkiem traumy będą oczywiście psychiczne, fizyczne dysregulacje oraz wiele autodestrukcyjnych zjawisk. I w terapii liczymy na to, że zaistnieje inna sytuacja niż w tym fragmencie bajki i że terapeuta nie wejdzie w koluzję z przymusem odtwarzania pacjenta, odtwarzania sytuacji niedostrojenia, odrzucenia. U Noni widzimy typowe stłumienie energii życiowej i takiej też słusznej, obronnej agresji. Najczęstszą reakcją dziecka na zależność od niedostrojennego opiekuna będzie tak zwane czwarte F od angielskiego FOMO, bo mamy te cztery reakcje na zagrożenie. Pierwsze F to flight, ucieczka, drugie F to fight, walka, trzecie F to freeze, czyli zamrożenie. A to czwarty fon to nadskakiwanie, przymilanie się, płaszczenie. Wydaje się, że to fon jest specyficzną formą znikania. Znikania siebie prawdziwego,
by na zewnątrz funkcjonować w sposób nieabsorbujący i podporządkowany. Znamy to również jako fałszywe self z teorii Winnicotta. No i wtedy właśnie to prawdziwe self ulega stłumieniu. Jest to strategia wymagająca ogromnego wysiłku, a tak trochę niefortunnie na polski przetłumaczenie to fałszywe ma taki pejoratywny wydźwięk, ale to trzeba podkreślić, że to jest no, bardzo prawdziwy wysiłek i jakieś trzeba mieć ogromne zasoby i to pochłania ogromną energię, i którą odbiera, znaczy jakby właśnie takiemu kreatywnemu życiu. I psychoterapia traumy to poszukiwanie tej zgaszonej iskry życia, przywracanie zdolności do ożywienia, do zabawy, do słusznego gniewu. I mała mi, podobnie jak Winnicott, zdaje się wiedzieć, że do odzyskania twarzy, czyli prawdziwego ja, potrzebne jest wznowienie zdolności do zabawy. W bajce o niewidzialnym dziecku ukazana jest lecząca moc uwolnionej energii do walki, lecząca moc bezpiecznego miejsca, relacji, no i wyjątkowej postawy mamy Muminka, takiej cierpliwej, nienarcystycznej, z takim bardzo ludzkim sumieniem, bardzo taka łagodna. I teraz tak, w historii Nini widzimy znikanie w świecie zewnętrznym. Ale jest jeszcze inna postać w Muminkach, dzięki której, według mnie, możemy zobaczyć, co dzieje się wewnątrz znikającego dziecka. Ale też w tej historii widać bardzo ciekawy proces. My możemy nawet Państwu pokazać to dziecko z takiego oryginalnego rysunku Tove Jonsson. Ja dzisiaj mówiłam zasadniczo o tym, że obrony, które powstają w reakcji na traumę, są takie herodowe, że one atakują witalność i stawiają opór przed angażowaniem się w realne życie. I być może najciekawsze pytanie jest takie, co dzieje się po zniknięciu? Gdzie podziewa się potężna energia, z którą dziecko przychodzi na świat? Więc myślę, że bywa tak, że wycofana ze świata zewnętrznego siła życiowa służyć może do budowania w świecie wewnętrznym takiego jakby kokonu z fantazji. I jest w Muminkach historia Chomka Tofta. Cała książka o tym jest. Listopad w Dolinie Muminków. Więc to jest bardzo duży skrót, co ja teraz powiem. Chomek jest dzieckiem, którego nikt nie zna. Koi się fantazjami o szczęśliwej rodzinie. Usypia sam siebie wyobrażeniem mamy Muminka. I ja pracowałam z wieloma osobami, które miały rozbudowane światy w fantazji. Takie iście tolkienowskie, szczegółowe, fascynujące. To byli ludzie dorośli, którzy mieli bardzo ciężkie dzieciństwo. Tu również intelekt może stać się kryjówką. To bywa wtedy takie zwodzące, bo pacjent może sprawiać wrażenie refleksyjnego myśliciela, ale tak naprawdę unika emocjonalnych interakcji. Donald Karsz odnosi się do takich obron. To zacytuję. Życie w realnym świecie naraża na ryzyko ponownej retraumatyzacji, więc mobilizowany jest wewnętrzny świat wyobraźni, zdolny wytworzyć żywą, prywatną przestrzeń, w której możemy żyć bezpiecznie. Znaczący inny, który porzucił dziecko w rzeczywistości zewnętrznej, zostaje zastąpiony przez magiczną, opiekuńczą jaźń. No, jednak takie fantazjowanie okazuje się z czasem tracić swoją ochronną moc. No, poza tym nie jest wcale takie bezpieczne, bo doprowadza do depresji i jałowego bytu. No, po prostu to jest za mało. Psychika nie odżywia się po prostu tylko fantazjami, no, przede wszystkim odżywia się relacjami. I tak dzieje się w przypadku Chomka Tofta, że w jego fantazję wkracza ciemność. On już nie udaje mu się po prostu odtworzyć tej mamy Muminka w wyobraźni. I Chomek zaczyna rozumieć, że musi pójść do realnego domu Muminków i dać się poznać mamie Muminka. Nie jest łatwo wyjść ze świata fantazji do świata realnego, tym bardziej, że osoba straumatyzowana, gdy z powrotem dopuści nadzieję i potrzebowanie, to początkowo jest taka, no można powiedzieć, nadreaktywna w stosunku do wszelkich niedostrojeń i opuszczeń. A świat realny, wiadomo, jest frustrujący. A co najgorsze, w bajce mama Muminka z całą rodziną akurat wyjechała. Bo Listopad w Dolinie Muminków to jest taka książka, w której nie ma rodziny Muminków, bo oni wypłynęli do latarni.
I on trafia do tego domu, zaszywa się na strychu i czyta książkę, którą znalazł w domu muminków. Ta książka jest o takim morskim stworzeniu, które było inne od reszty i jego rodzina go nie chciała i dlatego on odszedł, a teraz kurczy się coraz bardziej i grozi mu zniknięcie. No i ten Chomek czyta właśnie w tej książce taki fragment o tym morskim stworzeniu. Jego struktura dostosowała się stopniowo do nowych okoliczności, a konieczność zapanowania nad nimi stworzyła pomału warunki, w których przeżycie stało się możliwe. Mamy tu do czynienia z zadziwiającą formą, która łączy w sobie cechy łagodnych zwierząt roślinożernych z nieskuteczną i całkiem niewytłumaczalną agresywnością. Więc w tym stworzeniu Chomek się zidentyfikował i przejął tak jakby tym jego znikaniem. I też wtedy się pojawiło w Chomku dużo pobudzenia. On się zaczął karmić burzą i chciał ukarać mamę Muminka grzmotami. I trafił wtedy do lasu gniewu. Takiego miejsca, gdzie przybywają ci, którzy mają cielne myśli. I tam właśnie tak przetaczają się przez niego takie przeżycia, właśnie przemyślenia. I tutaj zacytuję. Mama Muminka przedstawiała mu się w wyobraźni jako coś doskonałego, ale straciła ten kształt i się rozrosła jak balon bez twarzy. I zdjął go strach. I on krążył długo w lesie gniewu, skąpany w czarnych myślach, ale po jakimś czasie się uspokoił i również dlatego, że odkrył, że mama Muminka też przychodziła do tego lasu, gdy była zmęczona czy zła. I wtedy zobaczył, wyobraźni jeszcze, całkiem nową mamę Muminka, naturalną, i przejął się, że bywa smutna, że też cierpi. I na skutek tego procesu jakby wróciła do niego potrzeba mamy Muminka. I na koniec opowieści Chomek jest tą osobą, która czeka na powrót rodziny Muminków. I to jest prawda, że te niewidzialne dzieci w drodze do zdrowienia taką ujawniają głęboko w nich skrytą inną część niż ta przymienna. I w terapii chodzi o to, by ten afekt mógł pojawić się w przeniesieniu. To się zazwyczaj przejawia i się zazwyczaj rozbije o różne niedostrojenia terapeuty, czy przerwy urlopowe. I wówczas przechodzimy przez burzę, ale ona jest kluczowa. To jest to, co Alan Scholl wskazywał, że terapia traumy musi być skoncentrowana na afekcie. I to już na koniec kilka zdań, że dla mnie w pracy z traumą ważne jest, by nie utknąć na negatywach, na brakach, by móc myśleć o przywracaniu zdolności do ożywienia i kontaktu. Janusz Korczak porównywał dzieciństwo do góry, w której rzeka życia bierze swój początek. I mam też inne skojarzenie do gór, że życie czasem porównuje się do górskiej wędrówki. W istocie wspinanie się po górach, wysiłek, ale też radość tej wędrówki, tej możliwości, kolejne widoki, wolność, przestrzeń, to wszystko może stanowić jakby taką metaforę życia, przestrzeń życia. Po traumie bywa tak, że człowiek nie czuje swojego życia jako przestrzeni, możliwości, ponieważ utknął w lęku. Ja widziałam kiedyś w górach osobę z atakiem lęku tak silnego, że ona się kurczowo trzymała poręczy, nie mogąc się ani cofnąć w dół, ani ruszyć w górę. I myślę, że ta sytuacja to właśnie taka metafora życia po traumie. I takim kluczowym pytaniem dla nas do namysłu staje się takie pytanie, jak pomóc ruszyć z takiego stanu zawieszenia i wrócić do życia. I oczywiście to różnie wygląda z różnymi osobami, ale myślę, że ważna będzie tutaj taka wiara i wytrwałość. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze tylko chciałam podziękować moim koleżankom, psychiatrkom, z którymi mogłam skonsultować tą neuronaukową część. I to była Anita Sumiła. I też odsyłam do jej wykładu Mózg w traumie, też na kanale Terapeuci dla Traumy, i Dagmara Omieczyńska-Nostek.